Cześć, to znowu ja i witam Was w kolejnym odcinku mojej gadki. W ogóle bardzo mnie cieszy to, że tak bardzo Wam się spodobał ten odcinek, no bo nagrywałem go tak trochę w zupełnie innym stylu niż zwykle, takim mniej telewizyjnym. No i widzę, że aktywność jest super, dzięki Wam bardzo za to. No i przy okazji całkiem fajnie się ogląda, dlatego myślę, że przy tym pozostaniemy i takim bardziej formalnym filmem będę rozmaicał te nasze codzienne pogadanki. Powiem Wam, że nie skończyłem Castlevanii, tak jak mówiłem. Miałem skończyć, ale no cóż, zająłem się oglądaniem Watchmenów na HBO, ponieważ któregoś razu sobie obejrzałem w telewizji film i tak jakoś zacząłem oglądać serial z ciekawości, no bo ja jakoś tak nie jestem z uniwersum DC, raczej jestem ten typ od Marvela, ale komiksów nie czytam, a że DC ma takie filmy, no różnej jakości, lekko mówiąc, no to bardziej ogarnia Marvela, tak? Marvel od początku jak robił dobrze, ewentualnie korzystał ze znanych schematów tak, że dało się to oglądać, a jak oglądałem bodajże Ligę czegoś tam, nawet nie pamiętam właśnie dokładnie SDC, no to oglądałem tak połowę z telefonu, a połowę nie, bo to było takie miejsce mi nudne, że no różnie. Ale nie róbmy tutaj recenzji, bo nie jestem tutaj od tego. Ja recenzję raczej będę prowadził w takim bardziej formalnym klimacie. No i mam dla Was jeszcze parę recenzji przygotowanych w głowie. Jedną mam nagraną, niezmontowaną i będzie chyba w tym tygodniu albo za tydzień właśnie w takim bardziej formalnym klimacie jeszcze w Łodzi. I mam jedną taką teraz do nagrania. Tylko mam pewien problem, bo ja książki, które mam do recenzji, przeczytałem właśnie w formie cyfrowej na e-booku. Na czytniku, przepraszam, e-booków, a fizyczne wersje utknęły w poczcie, do której pojechać właśnie mi się nie spieszy i mam problem, bo już dawno byłyby pewnie nagrane i byłoby wszystko spoko, ale przez to, że no nie mam fizycznych wersji, to już nie nagram, bo jakoś tak wydaje mi się, że byłoby trochę awkward mówić o książce, której się faktycznie nie ma. I ja raczej nie miałem okazji oglądać albo czytać recenzji, których napisał ktoś na podstawie tylko wersji cyfrowej. Nie wiem, jakoś tak lubię rzucać przebitki tego, o czym mówię, jeśli chodzi o recenzję, albo chociaż przedstawić na początek to, o czym mówię, w takiej formie właśnie bardziej obrazowej niż opisowej. I nie mając tej fizycznej wersji książki, to tak trochę by mi było głupio wrzucać taki suchy materiał. Chociaż wiem, że nie jestem mistrzem jakby zwiększenia atrakcyjności oglądanych materiałów, to znaczy u mnie filmy są takie, że no ja sobie raczej siedzę i gadam, ale swoją drogą ja też głównie takie materiały oglądam, więc trochę tutaj mam pewien dysonans, żeby znaczy tutaj mam pewien dysonans między uatrakcyjnianiem, a zostaniem przy swoim, no bo z jednej strony no normalnie tak po prostu lubię usiąść i pogadać, a jakbym wrzucał opisy nie wiem czego na przykład do tej mojej gadki, no to mam wrażenie, że byłoby to takie trochę na siłę robione, no bo nie wiem, powiedzmy mówię o poczcie, to co mam zrobić, wrzucić logo poczty, adres poczty albo zdjęcie poczty, no tak trochę średnio, więc lepiej, żebym sobie pogadał. A właśnie ludzie mi pisali, że no to jest bardziej do słuchania niż do oglądania. Ja się z tym zgodzę, bo ja też oglądam często materiały, które są bardziej do słuchania niż do oglądania, a firanka mi atakuje, spadaj. No jakoś tak to po prostu wychodzi. Swoją drogą zastanawiam się, czy tych swoich filmów nie konwertować na jakiegoś Spotify'a czy coś do form podcastów, ponieważ jakość audio jest całkiem spoko moim zdaniem. I mi się nawet podoba, a jestem takim bardzo, że tak powiem, audiofilikiem. U mnie musi być wszystko ładnie, idealnie nagrane. A skoro ludzie mówią, że się dobrze słucha przy oglądaniu, no to może postawię na formę tylko audio. I ci, którzy będą chcieli oglądać i posłuchać, to sobie obejrzą i posłuchają, a ci, którzy będą chcieli tylko obejrzeć, to sobie obejrzą.
Ogólnie to tak kombinuję, żeby wyjść, bo jest super pogoda i przy okazji coś nagrać, ale nie wiem, wydaje mi się też takie troszkę awkward nagrywanie na dworze, no bo jest no, wiosna, można powiedzieć, taka pół na pół zimą, znaczy zimą. I nie jestem pewien w ogóle, czy jest coś tu pokazać, bo ja mogę tak sobie pochodzić i pogadać, to nie ma dla mnie sprawy. Ale żebym też miał coś pokazać, bo ja lubię jakieś raczej ładne tło. A takie, jak teraz siedzę, domowe tła są takie, moim zdaniem, bardziej naturalne i po prostu, no, jak nagrywam filmy, gdzie gadam na różne kamery, to naturalne tło jakoś koresponduje z treścią filmu, bo też jest takie łagodne na luzie. A jakbym wyszedł na dwór, no to nie wiem. Mogę sobie chodzić, pogadać z kamerą, tak, taki pseudokąciarz, czy pseudo jakikolwiek vloger na świecie. Ale no, czy to byłoby atrakcyjne jakośkolwiek? No nie wiem, też boję się o samą kwestię atrakcyjności audio, no bo jak założę gąbkę, przy której nie nagrywam aktualnie teraz, ostatnio nagrywałem, teraz nie, no to może być problem, bo wiatr i tak dalej. Zamiast skupić się na merytoryczności materiału, to pewnie będę siedział i klepał, że... Znaczy siedział i klepał, właśnie nie klepałbym, tylko bym chodził i myślał, czy się dobrze nagrywa, a to trochę nie ma sensu. No nie wiem, spróbuję najwyżej, że to wyrzucę i nagram co innego w domu, co za problem. No, powiadomienia mnie cały czas wytrącają z równowagi, jak widzieliście. Nie sposób jest logicznie to ogarnąć. I nawet teraz słyszę, że coś jedzie, a ja stoję przy oknie, to już mam takie... Taka surykatka trochę jedzie, nie jedzie, a co jedzie i w ogóle dekoncentruje mnie wszystko, bo że nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje, jakoś nie idzie mi gadanie spójne, moim zdaniem. Pewnie to będę przy montażu ratowała, to się zobaczę. Powiem wam, że przez tą całą kwarantannę, jak już to szło mówić, to zacząłem czytać jeszcze więcej książek i kończyć je w szybszym tempie. W poniedziałek, no jest środa, więc w poniedziałek skończyłem książkę, którą dostałem od wydawnictwa Pruszyński i spółka, to znaczy Wszystko, co wiem o miłości, a we wtorek skończyłem książkę Końciarza. Zresztą widzieliście, bo pisałem na tym na Instastory. Pojechał? Pojechał, dobra, można gadać znowu. No i kończąc książkę Gonciarza, zabrałem się za następną. Czytam teraz Błoto z cyklu Starowe Szczury Michała Gołkowskiego. Miałem przyjemność pracować z Michałem. Nagrywałem dla niego serię filmów, to znaczy jakby byłem na kapitularzu i stwierdziłem, że fajnie by było jakby te jego prelekcje przenieść do jakiejś formy właśnie audiowizualnej. No i wyszło tak, że nagraliśmy cały cykl filmów, który jest dostępny do obejrzenia na YouTubie Fabryki Słów, na jego fejsie. No i jest też zajawka na mojej stronie internetowej, bo tak mam stronę internetową. Jest to strona, która mi służy za portfolio i za bloga, ale jakoś tak niby mam bloga tam założonego i mogę pisać, ale się jakoś wzbraniam. Nie wiem czemu, no bo teoretycznie nie wiem, czy wrzucać to w formie takiej bardziej... że no, pracuję teraz z tym i z tym, takie jakby zapiski z pracy, takie bardziej służbowe niż takie luźne, no bo z jednej strony moi zleceniodawcy mogliby zobaczyć, jakim jestem człowiekiem ogólnie, albo mogliby zobaczyć, jakim jestem człowiekiem w pracy. Więc to jest taka bardziej PR-owa i marketingowa kwestia do rozwiązania. Tak łączę te dwa zagadnienia. Zakładam, że jakby to słyszała moja pani profesor z podstaw PR-u, to by mnie udusiła za mylenie pojęć albo ich mieszanie, to nieważne. Przeżyję, zobaczycie, jeszcze będę żył. No i poza tym wczoraj szukając odpoczynku, no bo warto czasami odpoczywać od montażu, od nagrywania i od czytania, stwierdziłem, że o, może w coś zagram. No i wpadłem na GOGa, zobaczyłem promocję, oczywiście musiałem wydać hajs, bo kupiłem Stardew Valley w końcu. Dużo tej grze słyszałem i stwierdziłem, a może sobie pogram, jak na razie sobie gram. Jest taka chillera trochę. Miło się, fajna gra, przyjemnie. Ale mam wrażenie, że ta gra mi się znudzi, bo ja ostatnio, dwóch, trzech lat w ogóle nie mogę skończyć żadnej gry. Nie kończę gier, bo jakoś tak mi nie idzie. Mam za dużo rzeczy naraz do ogarnięcia i gry muszą być naprawdę super ciekawe, żebym je skończył.
Ostatnią grą, którą skończyłem, to nie wiem, czy to było 3 lata temu, chyba Ori and the Blind Forest. Teraz jest druga część, chyba Ori and coś tam of the Wisps, którą też sobie pewnie kupię w jakimś niedługim czasie. No ale kupiłem sobie to Stardew Valley, sobie na razie pykam, tak niezobowiązująco, no bo tutaj dużo myślenia nie trzeba tak naprawdę, żadnych zagadek nie ma. Tylko sobie chodzę, robię jakieś tam swoje rzeczy, roślinki, sadzę i uprawiam tam te pierdółki, dbam o okolice domku, gadam z ludźmi. No, rozkręca się powoli, fajnie. Może wam nagram na ten temat coś, no bo w sumie tak naprawdę ten mój YouTube, nie wiem czy wiecie, pewnie nie wszyscy oglądacie mnie od samego początku, zaczął się od gier. Znaczy nagrywałem vlogi, ale chyba było najpierw gameplaye, więc tak naprawdę ten kanał jest czysto gamingowy, ale go przeformułowałem na bardziej takie gadanie. Znowu powiadomienie, znowu muszę zapuścić dziurawy ekran. No a teraz tak myślę, czy może by nie powrócić. No może niekoniecznie także z gameplayami, bo wiem, że to są długie materiały, je się no niby się łatwo nagrywa, tak się wydaje, no bo się siedzi z kamerą i ktoś tam sobie gada i ktoś tam sobie gra. Ale to nie jest takie łatwe, no bo ja bym siedział i rozkminiał nad atrakcyjnością materiału i tak dalej. Mogę spróbować, ale no to jest naprawdę bardzo dużo roboty i na pewno nie na teraz, bo ja jestem u rodziców, a w Łodzi zostawiłem kompa, tutaj mam tylko Maca. Więc jakbym nagrywał powiedzmy o Stardew Valley, to nie byłby gameplay, tylko to byłby taki jeden tematyczny filmik, gdzie sobie usiądę i pogadam sobie o tej gierce i nie wiem, może ponagrywam ekran, bo no da się bez problemu na Macu ponagrywać ekran z grą i jakieś tam przebitki wrzucę, ale nie wiem, zobaczymy. Muszę to jeszcze rozkminić technicznie. No i kupiłem bodajże Torment Tides of Numenera. Tak, wydaje mi się, że to jest polska gierka i to jest RPG. Ja bardzo lubię RPG, ale takie bardziej w stylu Wiedźmina i tak dalej, action RPG. Jakoś tak mi zawsze było nie po drodze, to znaczy jak grałem w Baldur's Gate Icewind Dale, to jakoś się odbija w jakimś czasie, no bo to są gry w starym stylu i współczesny gracz nie jest przyzwyczajony do takiego, nie wiem, męczenia się czy do takich wymogów, jakie te gry domyślnie stawiają. I jakoś tak właśnie niby chciałem zagrać, grałem, ale po jakimś czasie się odbijałem, no bo powiedzmy trzeba było pomyśleć, a w danym momencie nie miałem czasu albo nie miałem sił, bo szukałem rozrywki jakiejś takiej no w miarę prostej. No a to nie są gry proste, tak? Umówmy się, to nie są gry, które są robione tak, że no stop akcja, rozrywka, coś, tylko tutaj sobie pogadasz, tutaj coś rozkminisz, pochodzisz, jakby więcej. Dużo wymagają, dużego nakładu sił te gry wymagają, co jest ich sporym plusem, no ale w momencie, w którym ja zmęczony zsiadam do tej gry, to mam takie, że a może nie chce mi się i wyłączam grę, przestaję grać i po jakimś czasie w ogóle do niej nie zaglądam, wywalam ją z dysku i koniec. Więc kupiłem sobie Tormenta. Wiem, że on jest też robiony na miarę staroszkolnych RPG-ów, o których mówiłem przed chwilą, ale wydaje mi się, że jest trochę bardziej nowoczesny. No i zobaczymy, powalczę troszkę z nim, czy powalczę, po prostu sobie trochę pogram i może coś z tego wyjdzie fajnego, też może nagram o tym materiał, bo tak zastanawiałem się, no skoro ja gier nie kończę, bo jakoś tak zawsze mi nie po drodze, to robienie recenzji jest takie trochę nieuzasadnione, no bo wiem, że gry są jakby, no, gry nie są równe w swoim gameplayu i nie wiem, początek jest super i koniec jest do niczego, jakby krzywa tej jakości powiedzmy spada w dół od początku do końca, albo jest na odwrót, że im dalej w las, tym lepiej. No i nie chcę jakby robić recenzji, bo też wiem, że nie byłyby one sprawiedliwe, chociaż chciałbym sobie pogadać na temat gierek, no to z recenzji raczej zrezygnuję, chyba że nie macie z tym problemu, będę pewnie robił ankietę na Instastory, to mi odpowiecie, to może coś zacznę robić w tym kierunku, no ale na razie mogę sobie chodzić, mogę sobie po prostu nagrywać takie luźne pogadanki na ten temat w stylu bardziej takich spostrzeżeń niż recenzji, bo ciężko jest oceniać coś, co się nie skończyło. To tak jakbym recenzował książki, które przeczytałem w połowie, albo filmy, nie wiem, przy których spędziłem większość czasu w telefonie, no to jest takie nieuczciwe i dla mnie,
jako dla recenzenta nie postępuje uczciwie i dla was, jako dla osób, które no, zakładają, że ta recenzja jest rzetelna, a tak naprawdę jest zrobiona no, tak jak wam mówiłem. No i dla samego tworu kultury i ludzi, którzy przy nim robili, no bo nie mogę ocenić czegoś, na co nie zwróciłem wystarczającej uwagi, no i mogę na przykład nie docenić albo przecenić, no każda skrajność jest skrzywdząca. I to jest właśnie ten taki problemik. Pewnie zauważyliście po tych moich teraz gadkach, no to mam całkiem właśnie sporo takich rozkmin czysto etyczno-technicznych, bo z jednej strony nie wiem, czy coś uda mi się technicznie fajnie pociągnąć tak, jak bym chciał, z racji tego, że no, nie jestem w miejscu, w którym normalnie nagrywam, nie jestem w tym moim studio, czy tam studiu, jak to chcę odmieniać. To raz, a dwa, no nie wiem, powiedzmy, czy powinienem robić to, no bo coś tam. Tak jak wam mówiłem, właśnie nie wiem, czy powinienem recenzować gry, skoro ich nie kończę przeważnie. A to niekoniecznie jest wina gry, a mówić przy każdej grze, że no gry nie skończyłem, bo coś tam. Tutaj podaję prywatny przykład, a nie przykład związany z samą grą. Nie ma sensu. Takie, no nie. No i tak by the way rozkminiałem nad gameplayami, ale to byłyby raczej dość krótkie gameplaye jak na standardy YouTube'owe, tak mi się wydaje, bo miałby max 25 minut, bo akurat moja kamera Lumix G80, w niektórych krajach G85, jakby ktoś szukał, to nagrywa max 25 minut. I to jest taka kwestia zabezpieczenia, żeby się matryca nie przegrzała, żeby aparat nie trafił szlak. No i musiałbym tego pilnować strasznie przy nagrywaniu gameplay. Myślałem nad takim rozwiązaniem, żeby ucinać gameplay, powiedzmy nagrywam swobodnie i nagle jest... Ja się żegnam jakby w takim normalnym kadrze, trochę w stylu Jasia Dąbrowskiego. Ale nie wiem, czy to nie byłoby denerwujące, jak nagle coś się dzieje, jestem w środku akcji i nagle robię out. Wiem, że cliffhangery są fajne i że potem się ciekawie ogląda, ale niektórzy potrafią się zdenerwować. Ja oglądając historiale czy anime, gdzie właśnie dadzą takim cliffhangerem człowiekowi w twarz, to mam takie i przestaję po prostu oglądać na 3 tygodnie, bo mi się odeściewało, bo mnie zdenerwowali tym, że mnie tak potraktowali. A ja nie chcę wam tak robić, więc raczej staram się was nie denerwować, tylko bawić swoją gadką i jakby sobą. Więc no, nie będę robił czegoś takiego, chyba że jakoś to inaczej rozwiążę, no zobaczymy. To jest do rozwiązania, do spróbowania, do przemyślenia jeszcze. No bo tak, kiedyś jak nagrywałem, to starałem się nagrywać chyba 2 filmy w tygodniu albo 1 tygodniowo, ale jakoś tak mi się to rozjechało. I teraz tak też myślę, jak to pociągnąć, żeby mi się nie rozjechało. No bo w sumie gier mam sporo, ale myślałem właśnie nad jakimś takim przeglądem growym. Kiedyś nawet robiłem taką serię, gdzie brałem stare gierki i grałem sobie po jednym odcinku, czy po max 3, takiego właśnie przeglądu, co jest w danej grze. Ale też zastanawiam się, czy to jest sprawiedliwe dla gierki, żeby pokazywać coś takiego, coś wyciągniętego z środka, no bo mogę pokazać coś, co jest lepszego, albo coś, co trafiło mi się akurat gorszego. I to też jest takie no, poetyczne. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Naprawdę się bardzo zastanawiam mocno nad robieniem czegoś takiego, no bo jednak z gier wyszedłem i do gier chciałbym wrócić, no bo trochę je jednak porzuciłem, zauważyłem ostatnio, na rzecz innych zajęć, no i myślę, że fajnie byłoby wrócić, bo teraz mam więcej wiedzy i mogę się spróbować z tym tematem raz jeszcze. Myślę, że fajnie byłoby pokazać strategię, to znaczy jestem fanem gier strategicznych i mam też sporo ziomków, którzy też grają w strategię, no i powiedzmy mógłbym się rzucić na coś takiego, żeby nagrać jakąś jedną rozgrywkę z jakiejś gry. Powiedzmy, biorę Stellaris i siadamy sobie w dwójkę, w trójkę, czy tam nie wiem ile ta gra obsługuje osób, ale chyba od groma.
No i sobie robimy taką jedną samodzielną misję. Nie wiem, tłuczemy się ze sobą, czy cokolwiek takiego. I potem to sobie wrzucam na YouTube w formie paru odcinków, chociaż akurat Starys jest chyba złym przykładem, bo jak robiliśmy kampanię, to było 9 godzin przynajmniej, więc to było mnóstwo materiału. No, że my się siadamy przeważnie... Momencik, telefon do mnie dzwoni. No dobra, rozmowa z telefonem już zwalczona. I kontynuując, właśnie myślałem nad rzucaniem takich filmów ze wspólnych rozgrywek, ale no to byłoby dość sporo materiału moim zdaniem za jednym posiedzeniem. I tak, wiem, że ludzie nagrywają i z kamerką i bez. Oczywiście no mi nieporównywalnie lepiej by było nagrywać bez kamerki w takich przypadkach, no bo 9 godzin, no to tony materiału musiałbym przerywać w środku, zgrywać. No i mogę się postarać tak naprawdę nagrywać na zasadzie samo audio, mam takie komentarze bez kamerki, bo wiem, że ludzie tak robią, na przykład Kaftan tak robi. Ja osobiście czegoś takiego nie nagrywam, ale mogę spróbować, no bo skoro już gram z ziomkami i skoro już spędzamy razem czas i no tłuczemy w różne gry, no to trzeba by po prostu nie wrzucić tego na YouTube'a. Bo no, jest śmiesznie często, jest co robić, jest co oglądać i naprawdę któregoś razu, jeszcze parę lat temu nagrywałem coś takiego, czy tam mój ziomek nagrywał bodajże i wrzucił i jak oglądałem, jakby wiedziałem co tam było wszystko, ale to było na tyle bykowe, że po prostu no oglądanie tego było tak super, że nawet nie musiało być kamerki, bo to było tak interesujące samo w sobie. Myślę, żeby tak zrobić. No tak, byśmy grali w strategię, no to trzeba uderzyć w ogóle w inną grupę odbiorców, bo nie wiem ilu z was lubi strategię. Jak będzie, nie wiem, 20 osób, no to już całkiem spora grupa, nie? No ale tak, mogę tak poskakać po gierkach, bo... O Jezus, biję w grzejniki. Bo mam strategię w stylu Europki Universalis, mam jakieś Total War'y, jakąś właśnie jakieś Stellaris i tak dalej, więc gier jest mnóstwo, dobór jest różnoraki. No i myślę teraz, żeby zrobić ankietę, czy chcecie gry, ewentualnie co z gier, czy chcecie recenzję i czy z kamerką, czy bez. Gameplay jak już. Tegoż to wrzucę wszystko po tym moim jednym materiale, zobaczymy jak to wyjdzie. I to było chyba na tyle. Dzisiaj tak bardziej ogólnie mogę powiedzieć, bo bardziej teoretyzowałem na temat mojego kanału, no ale no, wasz wkład jest o tyle istotny, że no, wy to oglądacie, tak? Jakbyście nie oglądali, no to by mnie tu nie było pewnie. A że oglądacie i jest super, wszyscy się dobrze bawimy, no to ciągnę to, dlatego gadam z wami na ten temat, żebyście mogli się jakoś wypowiedzieć. I no, żebyście mogli wybrać to, co byście chcieli oglądać. Bo no to, że ja będę sobie tam nagrywał i tak dalej, no to swoją drogą, a jak tego nie będziecie chcieli oglądać, no to tak trochę kiepsko, nie? Więc ja się mogę do was dopasować w pewnej mierze, a skoro sam wychodzę z propozycją, tylko pytam was o warianty, to dla mnie każdy, jakby wariant, który wybierzecie, przyniesie jakąś tam garść rozrywki, jakieś tam zadowolenie i realizację, no ale wiadomo, trochę inaczej pracy, trochę inny nakład pracy będzie to wymagało. Innego nakładu pracy. Boże, człowieku, studiujesz dziennikarstwo, nie umiesz się wypowiedzieć. Dobra, to będzie do przepracowania, mam nadzieję, jak za pół roku, za rok już będzie spoko. Obiecuję wam to, bo ja często wysyłam znajomym do recenzji moje filmy przed ukazaniem się. No i czasami coś poprawiam, albo poprawiam na następnym filmie, typu miałem uwagę właśnie nad atrakcyjnością, to teraz nad tym rozkminiam i wam o tym mówię, no i przy okazji też takie uwagi stosuję, no często wiecie, nawet nie widzicie, tak, bo mnie ludzie piszą na pili w formie recenzji filmów po prostu, a się staramy stosować, no i teraz właśnie za pomocą tych instagramowych głosowań staram się też was zaktywizować na tym, co wy byście chcieli. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i widzimy się jutro. Mam nadzieję. Pa, pa.